W dzisiejszym odcinku podcastu wojenne historie. B-29 to był najpotężniejszy bombowiec II wojny światowej. Japończycy mieli dwa etapy podejścia do B-29. Najpierw się go nie przestraszyli i bardzo chcieli z nim walczyć, bo on przylatywał w niewielkich ilościach i kosał niezbyt mocno. To był rok 44, a potem w roku 45, zwłaszcza wiosną, stosunek Japończyków do B-29 się diametralnie zmienił. Oni zaczęli się go przeraźliwie bać. Biczem Bożym na Japończyków był generał Curtis LeMay. Załogi jego bombowców zabiły setki tysięcy Japończyków. Do lipca 45 roku obrócił Japonię w pyrzynę. Zniszczył całkowicie japoński przemysł. Japoński przemysł de facto stanął. Witam w kolejnym odcinku podcastu Wojenne Historie. Witają was Kamil Kawalec i Norbert Bączyk. Druga wojna światowa była największym oraz najkrwawszym konfliktem w dziejach. Na bazie wielu lat własnych badań naukowych, wertowania tysięcy stron archiwizowanych meldunków wojskowych, wreszcie publikowania książek i artykułów staramy się przybliżać szereg zagadnień związanych z tą okrutną wojną, a także obalać wiele mitów. Jeżeli podoba się Wam nasz podcast, możecie wesprzeć nas wpłatą w serwisie Patronate pod adresem Patronate łamane na podcast Wojennych historii, Albo kupić nam symboliczną kawę w serwisie Buy Coffee łamane na podcast wojennych Historia. Norbert, przynieśmy się dzisiaj na Pacyfik, a nawet dokładnie na niebo Pacyfiku. W jednym z naszych ostatnich odcinków rozmawialiśmy o narodzinach potęgi lotnictwa amerykańskiego. I tam wspomniałeś o jednej rzeczy, która bardzo mnie zaciekawiła. Wspomniałeś o bardzo, bardzo ciężkich bombowcach. Czyli nazwijmy rzecz po imieniu o bombowcach B-29 Superforteca. Chciałem spytać Cię, czym te bombowce różniły się od zwykłych ciężkich bombowców. I dodatkowo chciałbym, żebyśmy o tym porozmawiali w kontekście właśnie bombardowania Japonii. Zgadza się Kamilu w odcinku o narodzinach potęgi amerykańskiego lotnictwa i tutaj dodajmy lotnictwa armii, czyli United States Army Air Force. O narodzinach potęgi tej właśnie formacji w latach 40. XX wieku, wspomniałem, że według doktryny amerykańskiej najważniejszym samolotem bojowym był bombowiec i to bombowiec strategiczny. Czyli nie myśliwiec, nie samolot szturmowy, tylko ciężki samolot bombowy, który przeniesie wojnę do serca wroga kraju i niszcząc jego infrastrukturę, jego przemysł, jego zaplecze, spowoduje, że armia wroga nie będzie zdolna do prowadzenia dalej efektywnej wojny z siłami własności. Amerykanie zakładali, że najważniejszy będzie ciężki bombowiec, i rzeczywiście oni tą doktrynę realizowali w praktyce tymi najliczniejszymi samolotami bojowymi, jakimi oni dysponowali na obszarach operacyjnych. To były przede wszystkim bombowce, a pośród bombowców najliczniejsze były bombowce ciężkie. Przy czym Amerykanie stwierdzili, że ponieważ ich państwo leży na kontynencie północnoamerykańskim i szczęśliwie dla nich jest odizolowane od przyszłych obszarów operacyjnych, od przyszłych obszarów działań, przede wszystkim od Europy i od Azji, no to oni muszą mieć nie tylko ciężki bombowiec, oni muszą mieć bardzo ciężki bombowiec, heavy, heavy bomber. I pod koniec lat 30. sformułowali właśnie założenia taktyczno-techniczne na taki samolot. Na samolot, który z jednej strony miał być następcą wówczas wdrażanego B-17 latającej fortecy, ale tak naprawdę miał być samolotem o jeszcze jedną klasę wyższym. Ta koncepcja, która ostatecznie dała bombowiec B-29, Super Fortress, czyli super fortecy, już nawet nie latającą fortecę, nie fortecę, ale super fortecę. Ta koncepcja narodziła się i wykrystalizowała w Stanach Zjednoczonych w dowództwie lotnictwa armii między 1938 a 1940 rokiem. I ona ewoluowała, co prawda, ale sformułowano niezwykle wyśrubowane wymagania pod ten przyszły bombowiec. Druga wojna światowa dopiero miała się za chwilę zacząć, albo zaczynała się w roku 1939. Myśliwce miały prędkość, na przykład 500 km na godzinę, niektóre, a amerykańskie dowództwo lotnictwa zażądało, żeby ten nowy ich przyszły bombowiec był zdolny nawet latać z prędkością 600 km na godzinę, czyli był szybszy niż wszystkie ówczesne praktycznie myśliwce na świecie. Miał mieć nieprawdopodobny zasięg operacyjny rzędu nawet 4000 km i to z bombami, a jakby tak w pełni zatankowany, bez uzbrojenia, nawet mógłby pokonać 8500 km. Km. Miał mieć bardzo duży udźwik użyteczny. Użyteczny, czyli nie mówimy o paliwie, tylko o bombach, nawet 9 ton bomb. Sam samolot miałby ważyć 20, 25, 30 ton w zależności od specyfikacji, od tego, jak to ewoluowało, zatankowany z bombami ze wszystkim, miał ważyć ponad 30 ton, czyli mówimy o koncepcji samolotu, który byłby cięższy niż większość ówczesnych czołgów, ale miał być samolotem. No, wyprzedzając trochę wypadki, możemy powiedzieć, że masa startowa bombowca B-20. W II wojnie światowej przekraczała 55 ton, czyli mówimy o masie porównywalnej do czołgu Tiger 1. Gotowy do walki B-29 ważył tyle co tygrys, tylko że wznosił się w powietrze, miał rozpiętość skrzydeł 40 metrów, czyli jak 10-piętrowy blok. To był. Naprawdę wielki samolot. To był samolot, który może swymi rozmiarami nie był największy, bo jednak już w latach 30. Amerykanie zadziwiali świat budową ciężkich bombowców eksperymentalnych. W Związku Radzieckim budowano latające giganty, Niemcy z kolei byli znani z tych swoich łodzi latających dosyć dużych rozmiarów, ale tutaj raczej chodziło o to, że mówimy o seryjnym narzędziu walki. I B-29 to było coś zupełnie innego, to było coś zupełnie nowego. Wizualnie, kiedy się porównuje, kiedy Możesz w jednej chwili obejrzeć B17, B24, a potem przejść do B29, to widzisz, że to już jest inna klasa. To jest olbrzymi, potężny samolot. B17 nie robi takiego wrażenia jak B29. B29 jest po prostu olbrzymi. Jeszcze ten układ kół z kołem przednim, który sprawia, że cały kadłub bombowca jest cały czas dosyć wysoko, to jeszcze sprawia, że ten samolot, mimo że jest wielki, to jeszcze to zwielokrotnia efekt jego rozmiaru. Wydaje się jeszcze nawet większy niż, niż jest naprawdę, więc B-29 budzi no może nie podziw, ale respekt na pewno. To był najpotężniejszy bombowiec II wojny światowej. Tutaj niestety to jest rzecz przykra, ale załogi tych samolotów zabiły setki tysięcy ludzi. On był niezwykle skutecznym narzędziem zniszczenia, dlaczego o tym za chwilę. To był samolot, który rozpoczął erę nuklearną, jedyny nosiciel broni atomowej w II wojnie światowej. To był bombowiec, który był w czasie II wojny światowej, emanacją potęgi Stanów Zjednoczonych, nawet już nie lotnictwa armii, ale całych Stanów Zjednoczonych, dlatego że ja to zawsze będę podkreślał. Prawdziwa siła danej armii tkwi w wydajnej logistyce. Najsilniejszą armią jest ta armia, która ma najskuteczniejszą, najbardziej efektywną logistykę. Amerykanie byli tutaj niedoścignionym wzorem w II wojnie światowej grali w zupełnie innej lidze niż pozostałe mocarstwa. I B-29 jest dlatego tą emanacją potęgi Stanów Zjednoczonych, bo żeby go użyć w walce, Amerykanie musieli wykonać serię olbrzymich operacji, zaangażować się od wyprodukowania, zaprojektowania tak skomplikowanej maszyny, po jej przemieszczenie w rejon operacyjny i użycie jej w walce. Jak to było skomplikowane, to za chwilę o tym opowiem. Natomiast na razie jeszcze skupiając się na samym samolocie. Już same wymagania z tego 1938, 1939 roku pokazywały, że Amerykanie chcą mieć supermaszynę. Chcą mieć samolot o zdolności do projekcji siły w wymiarze globalnym, no bo jeżeli oni mieli oczekiwanie, że samolot będzie w stanie zaatakować cel oddalony o 4000 km od miejsca startu, to był samolot do walki już niemalże międzykontynentalnej. Podkreślam to słowo, niemalże, bo okazało się, że jednak to wciąż było za mało. Tą koncepcję wojny międzykontynentalnej oni dopiero w pełni zrealizują. Po II wojnie światowej, już w oparciu o inne typy bombowców. Natomiast B-29 był pierwszym superbombowcem amerykańskim. Dzisiaj, jakby ta linia kończy się na bombowcach B1, B2, natomiast on był pierwszym superbombowcem. Tym już nie ciężkim bombowcem, tylko bardzo ciężkim bombowcem, właśnie już nie fortecą, tylko superfortecą. I był jednocześnie najbardziej zaawansowanym technicznie samolotem II wojny światowej. Dlatego, że Niemcy też chcieli mieć taki samolot. Emanacją ich chęci, i pragnień był projekt Messerschmitt Me 264. Czteromotorowy bombowiec dalekiego zasięgu w założeniu bombowiec zdolny do zaatakowania z obszaru np. Francji i Stanów Zjednoczonych. Ten niemiecki pomysł się nie udał, ponieważ Niemcy rozbili się o właściwe jednostki napędowe. Nie mieli silników, czterech silników, bo żeby samolot był udany musi być udany silnik. Na ogół jest tak, że projektuje się samolot płatowiec projektuje się pod silnik, pod moc silnika, pod jego możliwości. Niemcy nie byli w stanie stworzyć analogu dla B-29, bo nie mieli odpowiedniej jednostki napędowej. Po II wojnie światowej Rosjanie będą starali się skopiować bombowiec B-29. Zbudują samolot Tupolew Tu-4, bombowiec strategiczny Tu-4, który będzie daleko, mimo że wizualnie będzie właściwie kopią B-29, to jednak pod względem realnych zdolności będzie daleko odstawał, nie będzie mógł się porównać do B-29, 29, ponieważ będzie miał zawodne jednostki napędowe. Amerykanie stworzyli samolot, który miał cztery potężne silniki, to były silniki firmy Wright, każdy miał moc 2200 koni mechanicznych. To jest bardzo duża moc, olbrzymia moc, ale to trzeba było jeszcze wszystko odpowiednio dopracować. Każdy silnik miał dwie turbosprążarki i olbrzymie czterołopatowe śmigła, każdy śmigło miał 5 metrów. Czyli mówimy tutaj o naprawdę czymś najbardziej zaawansowanym, olbrzymie śmigła, potężne jednostki napędowe, z którymi am sami Amerykanie, którzy... Podkreślmy to, to była największa, jest, ale to wtedy również była największa potęga przemysłowa świata. Największe mózgi, najlepsi inżynierowie, technolodzy pracowali dla Stanów Zjednoczonych, jak to się mówiło, dla wujka sama. I nawet oni mieli olbrzymi problem, żeby ten silnik dopracować. Te silniki się przegrzewały, z początku miały bardzo krótki resers eksploatacyjny, paliły się. Drugi prototyp B-29 w lutym 1943 roku z tego powodu spowodował śmierć załogi i inżynierów na pokładzie, dlatego że z powodu wad silników te silniki zaczęły się palić i samolot po prostu spadł. Amerykanie potrzebowali półtora roku, żeby opanować silnik Wrighta o takiej potężnej mocy. Więc nawet oni stanęli przed wyzwaniami, i właściwie tylko oni byli w stanie te problemy techniczne zbudowania takiego potwora przezwyciężyć. Męczyli się z tym. Pierwotnie B-29 miał być samolotem, który będzie gotowy do walki już w roku 1943. Właśnie przede wszystkim z powodu problemów z silnikami wszedł do walki w roku 1944. Miał praktycznie roczne opóźnienie z tego powodu, że trzeba było dopracować silniki, ale to też taka ciekawostka. Potem były jeszcze lepsze silniki Pratt Whitney na ten samolot już po wojnie, bo bardzo ważna jest konkurencja. I w Stanach Zjednoczonych to doskonale rozumiano. Było kilka firm silnikowych, które chciały dostarczyć armii jak najlepszy produkt. A wiedziały, że na tym zarobią krocie, bo Amerykanie nie zamawiali 10 bombowców, 20, 100. Dla nich zamówienie rzędu 1000 samolotów to było nic. A w tym wypadku, jak mówimy o czteromotorowym bombowcu, plus jeszcze silniki zapasowe, no każdy chciał mieć ten kontrakt. Z początku wygrał Wright, potem jednak na czoło wysunął się Pratt Whitney, ale to już było po wojnie, więc jakby to nas mniej dotyczy. No, dość powiedzieć, że wyprodukowano prawie 4000 tych potężnych bombowców. Produkcja była kontynuowana, właściwie była wygaszana od roku 1945, ale jeszcze w pewnym zakresie była kontynuowana po wojnie. Największy okres produkcji tych samolotów to jest rok 44. B-29 to jest konstrukcja Boeinga. Miastem rodzinnym firmy Boeing jest Seattle, to są zachodnie Stany Zjednoczone, ale ten samolot powstawał w kilku fabrykach, również na licencji, żeby zwielokrotnić szybkość dostarczenia samolotów do linii. Pod względem zaawansowania, technicznego, tak jak powiedziałem, to była absolutna awangarda. Miał olbrzymie potężne silniki, które musiały unieść ten ponad 50-tonową maszynę nawet na wysokość powyżej 9 km. Ze względu na to, że to był bombowiec operujący na tak dużych wysokościach, 9, 9,5 km nawet, no to cała załoga, 10, czasami kilkanaście osób, musiała przebywać w pełni hermetycznym kadłubie. W związku z czym to też wymagało odpowiedniej konstrukcji samolotu. Zdalnie sterowane stanowiska strzeleckie dodatkowe silniki elektryczne i tak dalej, i tak dalej. Naprawdę można by długo opowiadać o tym, jak bardzo zaawansowany był to samolot. On był nie tylko wielki, ale on był też niezwykle skomplikowany technicznie. To z jednej strony było super, bo on mógł zanieść wojnę do serca kraju przeciwnika i to mógł zanieść ją na odległość wielu tysięcy kilometrów i mógł porazić przeciwnika bardzo dużym wagomiarem bomb. Wadą tego rozwiązania było to, że to był samolot niezwykle skomplikowany technicznie i wymagający logistycznie. Mówiąc wprost, skoro ważył Tyle co tygrys, to i prawie palił tyle co tygrys. To był samolot bardzo paliwożerny, bardzo wymagający od obsługi technicznej. Właściwie tylko Amerykanie mogli sobie pozwolić na coś takiego. Czasami się też tak podkreśla, że tutaj przy konstruowaniu płatowca też trzeba było jakby przełamać dotychczasowe tabu. To się pod, podkreśla na przykład to, że on miał bardzo duże obciążenie powierzchni nośnej, czyli to musiał być samolot o dużej wytrzymałości, dlatego że powierzchnia nośna na jeden metr kwadratowy to tam było ponad 300 kg. Jak to się często w różnych książkach pisze, to było. Dwa razy więcej niż norma na jakikolwiek inny samolot tamtych czasów. A jak to się stało, że ten gigant, ten potwór trafił tylko na Pacyfik? Pierwotnie plan był taki, że B-29 to miał być superciężki bombowiec uniwersalny, który będzie operował na wszystkich teatrach operacyjnych. I on pierwotnie miał być samolotem dedykowanym wojnie w Europie. Amerykanie zakładali, że z baz w Egipcie i w Irlandii Północnej będą tym bombowcem atakować obszar Niemiec. Natomiast kilka czynników zdecydowało, że B-29 ostatecznie trafiły na Pacyfik. Po pierwsze, ten samolot, jak już powiedziałem, miał duże opóźnienia. Konstrukcji. Faza koncepcyjna to są lata 1938-1940, natomiast faza realizacyjna to jest zasadniczo 1941-1943, oblot prototypu 21 września 1942 roku. Ale trzeba było jeszcze ponad roku, żeby te samoloty w ogóle zaczęły trafiać do jednostek szkolnych na terenie Stanów Zjednoczonych, a do jednostek bojowych trafiły dopiero w roku 1944. W związku z czym P20 29 nie był początkowo samolotem masowym. W porównaniu do liczby B-17 i B24 aż do końca wojny B-29 było o wiele, wiele mniej. Proces przygotowania osiągnięcia gotowości bojowej był o wiele wolniejszy niż dla bombowców B-17 i B24, ale B-29 miał duży zasięg i duży udźwig. Niemcy były poddane intensywnej wojnie powietrznej. Samy obszar Rzeszy był bombardowany od roku 1949. III. Natomiast Japonia? Nie. Prezydent Roosevelt bardzo się denerwował z tego powodu, że obszar bezpośrednio tzw. wysp macierzystych Japonii nie jest objęty obszarem wojny powietrznej, ponieważ wyspy macierzyste Japonii były zbyt odległe od wszystkich baz amerykańskiego lotnictwa i nawet dla bombowców B-17 czy B-24 Japonia wydawała się nieosiągalna. Można było ewentualnie porazić obszar Japonii tylko z terenów Chin lub Związku Radzieckiego. Związek Radziecki jeszcze do wojny przystąpić nie chciał. W związku z czym okazało się, że skoro B-29 ma tak fenomenalny zasięg, to priorytetem musi być Japonia, dlatego że skoro to jest tak odległy cel, to na ten odległy cel w pierwszej kolejności musimy rzucić samoloty o jak największym zasięgu. Czyli jakby obszar operacyjny, Pacyfik, Azja, ze względu na swoje odległości, premiował samolot B-29 jako obszar, gdzie on może wejść do walki. Ta decyzja, że jednak nie do Europy, tylko w kierunku na Japonię, że temu bombowce tam będą kierowane w pierwszej kolejności zapadła w grudniu 1943 roku, no bo wojna przeciwko Niemcom już trwała i wymagała coraz większych, coraz większych, coraz większych sił. To gwarantowały już bombowce B-17, B-24. Ich było dużo, szybko napływały w roku 1944 i dzięki swojej masowości, dużemu zasięgowi i dużemu dźwigowi one były na rzesze wystarczające. To, że akurat przeciwko Japonii poszły B-29, to był przede wszystkim czynnik geograficzny i czynnik liczebny. B-29 było w roku 1944 wciąż bardzo mało w linii. One nie byłyby wartością dodaną w wojnie przeciwko Niemcom, bo przybycie 100-200 bombowców jeszcze do Europy odciągałoby wciąż i wciąż decyzję o rozpoczęciu wojny powietrznej przeciwko Japonii. To, że Roosevelt chciał uderzenia na Japonię, to był decydujący czynnik, że jednak B-29 najpierw trafiały tam, no i było ich mało. Więc, żeby był jakiś efekt skali, no to Amerykanie byli jednak bardzo pragmatyczni. Oni nie chcieli rozpraszać swoich sił. Oni według zasady uderzaj zamkniętą dłonią, a nie rozwartymi palcami, w związku z czym skoro mamy tych bombowców mało, to żeby one zrobiły efekt masy, efekt skali, to muszą być zebrane w jednym miejscu. No i padło na Japończyków, no bo mówię w pewnym momencie... Roosevelt miał wręcz idefix porażenia Japonii. Strasznie go to denerwowało, że Japonia nie stoi w ogniu. Roosevelt chciał, żeby Japonia została porażona. Ja przypomnę, 18 kwietnia 1942 roku sławny rajd bombowców do B-25, które wystartowały z lotniskowców. One poraziły między innymi Tokio i inne japońskie miasta, ale to był taki symboliczny nalot, taki jakby rodzaj zemsty za Pearl Harbor. I od tego kwietnia 1942 roku, przez ponad kolejne dwa lata, aż do czerwca Roku 1944 Japonia, wyspy macierzyste jako takie, nie były bombardowane. Jednocześnie już od roku 1940 Roosevelt myślał, jak tę Japonię zbombardować. Z początku, jeszcze w roku 1940, Ameryka nie była w stanie wojny. No więc Roosevelt wychodził z założenia, że Amerykanie nie mogą zbombardować Japonii, z którą mieli wtedy już coraz większy konflikt interesów. Kiedy już Amerykanie w październiku 1940 roku zdecydowali się, że jednak muszą wejść do wojny, no to wtedy w grudniu 40 roku pojawiła się taka koncepcja, żeby przekazać bombowce B-17 Chińczykom. Więc Amerykanie nie uczestniczą w wojnie, przekazują B-17 Chińczykom i Chińczycy bombardują Tokio. Coś takiego jak dzisiaj Amerykanie nie uczestniczą w wojnie na Ukrainie, przekazują Himarsy Ukraińcom i Ukraińcy strzelają w Rosjan amerykańskimi pociskami, ale Ameryki w tym nie ma. Pod koniec roku 40 pojawiła się bardzo podobna koncepcja, przekazujemy Chińczykom bombowce B-17 i one bombardują Tokio. Ten pomysł nie wyszedł tylko dlatego, że na drodze staną szef USA Armię, generał Marshall i powiedział: Nie, nie, panowie, bombowiec B-17 to jest rzadka zabawka i potrzebujemy go przede wszystkim dla siebie. Nie będziemy tutaj jakichś ekscentrycznych pomysłów w stylu brytyjskim realizować. My jesteśmy armią amerykańską, idziemy prosto do celu, nie szukamy półśrodków. Jak mamy bombardować Tokio, to jak będzie wojna i jak to będą bombardowały nasze samoloty. I żadnym Chińczykom żadnych B-17 przekazywać nie będziemy. No i pomysł upadł, bo generał Marshall to jednak była figura. Skąd ta dygresja? Dlatego, że Roosevelt chciał. Chciał porazić państwa przeciwnika, z którymi walczył. Chciał nalotów strategicznych, chciał ciężkich nalotów na Niemcy, na Włochy i na Japonię. Niemcy i Włochy to państwa leżące w Europie. Wielka Brytania a potem bazy w Afryce Północnej, a potem w zdobytych już Włoszech, gwarantowały możliwość rażenia całego obszaru Niemiec. To oczywiście było stopniowo, bo się rozszerzało, najpierw zachodnie Niemcy, potem południowe, wreszcie w roku 1944 Amerykanie posiadali już bombowce, które mogły porazić dowolny punkt w Rzeszy. Azja to jest jednak zupełnie co innego. To są olbrzymie przestrzenie i Japonia przez długi czas korzystała z tego, że była archipelagiem wysp na oceanie, ani z rejonu Alaski nie można było osiągnąć wysp japońskich, ani z rejonu było to możliwe z rejonu Chin, ale to nie było takie proste, dlatego że amerykańska obecność wojskowa w Chinach miała miejsce już od lat 30. i stopniowo narastała, natomiast ona miała bardzo ograniczony charakter. Kiedy armia japońska stworzyła bazy w Indochinach francuskich, kiedy Tajlandia stała się japońskim sojusznikiem, a następnie kiedy Japończycy zdobyli holenderskie Indie Wschodnie, to szlaki komunikacyjne pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Chinami zostały w dużej mierze Przerwane. Były nadal możliwe via Australia, następnie Indie, ale to był już proces prawdziwie globalny i zahaczał trzy różne kontynenty. No i nawet rozwinięcie się do ofensywy bombowej z obszaru Chin wymagało zbudowania tam bardzo dużych baz. I stworzenia odpowiedniej logistyki, przerzucenia sprzętu przez pół dosłownie świata, bo trzeba było najpierw te samoloty, bomby, paliwo, części zamienne wyprodukować w USA, przewieźć do Australii, z Australii do Indii i dopiero z Indii do Chin, a jeszcze po drodze mamy Himalaje, najwyższe pasmo górskie świata. Birma jest zajęta przez wojska japońskie, w związku z czym tak zwana droga birmańska, droga do Chin jest odcięta, no to zostaje droga przez Himalaje, a ewentualnie gdzieś przez. Z Afganistan wręcz dosłownie, czyli no, trzeba objechać pół świata, żeby dostarczyć zaopatrzenie do Chin. Amerykanie stwierdzili, że to jest ciężka sprawa, ale oni to zrobią. Usiedli, przeliczyli, stwierdzili, że to będzie bardzo, bardzo drogie i że w gruncie rzeczy z punktu widzenia działań wojennych może się średnio opłacać. Ale skoro prezydent, czyli głównodowodzący, po prostu jest zafiksowany na tym, że bombardować trzeba tych Japończyków i już okej. Okay. Roosevelt bardzo źle znosił to, że program B-29 się opóźniał. Wciąż żądał, żeby ten bombowiec wreszcie wszedł do walki. Roosevelt nie interesował się specjalnie wieloma typami uzbrojenia. Był w pewnym zakresie zaprzeczeniem Hitlera w tym względzie. Hitler interesował się właściwie każdym czołgiem, samolotem, armatą, okrętem. Roosevelt nie, ale Roosevelt interesował się wybranymi typami uzbrojenia. Interesowały go lotniskowce, bomba atomowa i bombowiec B. 29. Czyli można by powiedzieć, że jak już coś go interesowało, to naprawdę musiało mieć olbrzymią siłę rażenia. Natomiast to był dla amerykańskich generałów problem, bo o ile głównodowodzący lotnictwa amerykańskiego, generał Arnold, o którym rozmawialiśmy, mimo że Roosevelt go nie lubił, potrafił się jakoś znaleźć w tej całej sytuacji, to historia B-29 i bombardowanie Japonii to jest historia wielu złamanych karier amerykańskich generałów, którzy nie mogli na czas zameldować prezydentowi Rooseveltowi, że już bombardują, a kiedy już zaczęli bombardować, nie mogli zameldować prezydentowi Rooseveltowi satysfakcjonujących go rezultatów. Ale tak jak powiedziałem, na początku roku 1944 bombowce B-29 zaczęły wreszcie wchodzić do jednostek operacyjnych, i w kwietniu 1944 roku rozpoczął się mozolny proces przerzucania pierwszych bombowców do Indii, a potem z Indii do Chin. Dlatego, że padła decyzja, że w środkowych Chinach, ko Chengdu, powstanie baza, gdzie się zgrupuje bombowce w ramach 20 Bomber Command, zgrupowania bombowego, i one zainicjują wojnę powietrzną przeciwko Japończykom. Najpierw Roosevelt chciał w ogóle, żeby to było jeszcze w roku 1943. Jak to się nie okazało, że bombowiec jest niegotowy, to kazał, że najpóźniej 1 marca 1944 macie zacząć bombardować Japonię. Potem, że najpóźniej 1 maja, i tak dalej, i tak dalej, no ale w każdym razie naciskał. Coraz bardziej naciskał, macie to zrobić. Amerykanie w kwietniu 1944 roku zaczęli przerzucać pierwsze bombowce B-29 do Chin. W maju 1944 roku w Chinach środkowych gotowość bojową osiągnęła pierwsze eskady tych samolotów. Co ciekawe, debiut bojowy B-29 to jest 5 czerwca 1944 roku. To jest dzień przed D-Day w Europie. I to jest cel położony w Tajlandii. To jest bombardowanie Bangkoku. A czy tak bardzo wyczekiwana misja okazała się sukcesem na skalę tego bombowca? Można by powiedzieć, że w II wojnie światowej większość samolotów naprawdę udanych źle zaczynała, a dobrze kończyła. Niektóre dobrze zaczynały, a źle kończyły. Bo jeżeli prześledzisz historię, nie wiem, BF-109 Messerschmitt, ten mały myśliwiec Messerschmitta, zaczął świetnie, skończył tak sobie, można by powiedzieć. Sztukas? Bardzo podobnie. Zero japońskie. Świetnie zaczęło, źle skończyło. Produkowano je po prostu zbyt długo. To nie o to chodzi, że to były złe samoloty, bo nie były. Natomiast chodzi o to, że zbyt długo produkowano je w swoich pierwotnych odmianach, nawet jeżeli zmieniano silniki i tak dalej. Natomiast większość amerykańskich samolotów źle zaczynała, a potem się pięknie rozwinęła. Czy to będzie Mustang, czy to będzie B17, nawet chociaż on tak źle nie zaczynał. B29 nie zaczął źle i nie zaczął dobrze. Bo z jednej strony oni polecieli na tym Bangkok. Po drodze część samolotów zawróciła, część nie znalazła celu, część w ogóle bombardowała Bangkok z 9 kilometrów. Można by powiedzieć, że jest patent zbombardować coś z 9 kilometrów, szansa trafienia 0,01. To była taka misja treningowo-bojowa. Polecieli na cel, który za bardzo nie mógł się, znaczy bronił się oczywiście, ale polecieli, żeby przetestować różne rozwiązania z jednej strony nie wyszło im do końca, a z drugiej strony jednak okazało się, że mają super samolot, że mają coś nieprawdopodobnego, że czy to z Chin, czy to z Indii, no są w stanie razić cel położony kilka tysięcy kilometrów od bazy wyjściowej, są w stanie zabrać olbrzymią ilość ton bomb albo paliwa, przecież w takie B29 można było włożyć nawet 20 ton czegoś, na czegoś w tym sensie, że albo dużo paliwa, albo bomb, przecież ten samolot mógł nawet oczywiście na krótkim dystansie i bardzo przeciążony, ale można było w niego załadować 9 ton bomb. Można też było załadować na przykład 2 ,5 Pół tony bomb i wysłać go 4,5 tysiąca kilometrów. I on wrócił. To był samolot, który miał możliwość rażenia na tysiące kilometrów. Nikt czegoś takiego nie miał. Więc ten samolot pokazał już nawet tym lotem na Bangkok, że jest groźny. Tylko, że nie o to chodziło. Znaczy, chodziło o to, żeby uzyskać w wojnie powietrznej przeciwko Japonii to samo, co się uzyskało przeciwko Niemcom. A przeciwko Niemcom w roku 1944 uzyskało się już tysiące maszyn gotowych do walki i misje, pojedyncze misje realizowane w 500, 600, 800 bombowców. Ze względów logistycznych jeszcze coś takiego przeciwko Japończykom nie było możliwe, ale trzeba było zacząć bombardować tą Japonię. I 15 czerwca 1944 roku wreszcie można było zameldować prezydentowi Rooseveltowi, że polecieli na tą stalownię w Jawacie, już na terenie Wysp Macierzystych Japonii, no i zbombardowali. Może jeszcze nie, nie było to jakby bardzo efektywne, ale wreszcie Amerykanie dopili swego, zaczęli bombardować Japonię. Zaczęli to robić w czerwcu 1944 roku. I tu jestem ciekawy, jak pierwszy nalot od dwóch lat na Wyspy Macierzyste odbił się w samej Japonii. Czy Japończycy się przestraszyli tego bombowca? I tego, co on może za sobą nieść? Japończycy mieli dwa etapy podejścia do B-29. Najpierw się go nie przestraszyli i bardzo chcieli z nim walczyć, bo on przylatywał w niewielkich ilościach i kąsał niezbyt mocno. To był rok 44. A potem w roku 45, zwłaszcza wiosną, stosunek Japończyków do B-29 się diametralnie zmienił. Oni zaczęli się go przeraźliwie bać, bo on stał się maszyną zniszczenia. Więc w roku 44 B29 nie wydawał się jeszcze tym, czym się ostatecznie stał w roku 45. Dlatego, że bombowiec już był nad Japonią, ale po pierwsze było go za mało, a po drugie stosowali Amerykanie niewłaściwą taktykę. Ale po kolei. Naloty z Chin na Japonię były realizowane od czerwca 44 do stycznia 45 roku. I to były śladowe ilości nalotów. No to można statystykę. W lipcu dwa razy bombardowali Japonię. W sierpniu dwa razy, we wrześniu dwa razy, w październiku tylko raz, w listopadzie dwa razy, w grudniu raz i w styczniu raz. Tak naprawdę naloty na Japonię z Chin miały charakter incydentalny i nigdy w żadnym z tych nalotów mówię o starcie, nie mówię nawet o porażeniu celu, czyli do lotu nad cel, ale nigdy w żadnym z tych nalotów nie wzięło udział więcej jak 90 bombowców. No to amerykańscy generałowie z Europy powiedzieliby śmiech na sali. Co to za nalot 100 bombowców? Co ja mogę z 100 bombowcami zrobić? Dla Amerykanów to nie był efekt skali. Innymi słowy, nie było to to, czego Amerykanie oczekiwali. Dowódcą bombowców B-29 w Chinach był generał Kenneth Wolfe. To jest jeden z takich generałów, którzy padli ofiarą prezydenta Roosevelt'a. No bo Wolf się denerwował, każecie mi bombardować Japonię. Przesyłał do Waszyngtonu takie meldonki. Ale czy wy sobie zdajecie sprawę, jakie ja mam tu wyzwania logistyczne? Żeby dostarczyć samolot do Chin, musi przelecieć dwa kontynenty, a potem jak startuje z Indii, to jeszcze musi przelecieć przez Himalaje. Bomby muszą przelecieć przez Himalaje, paliwo musi przelecieć przez Himalaje, Wszystko trzeba transportować drogą powietrzną do tych Chin z Indii. Związek Radziecki nie chce pomóc, bo jest neutralny. W związku z czym, żeby jeden bombowiec B-29 poleciał nad Japonię, to wcześniej trzeba było wykonać 6 lotów analogicznych takiego samolotu z zaopatrzeniem z Indii do Chin, żeby wykonać jedną misję. Stosunek 6 do 1. Zero efektywności. Żądano od Wolfa, żeby prowadził intensywną wojnę powietrzną w warunkach, gdzie jak mu się bombowiec zepsuł w Chinach, w tym Kęgdu, no to trzeba było czekać na części zamienne z Seattle w Stanach Zjednoczonych, w Australia i Indie i Himalaje. Ten człowiek stanął przed gigantycznym wyzwaniem logistycznym. Poza tym Wolf traktował wojnę według pewnych prawideł i chciał, żeby wszystko było w porządku. I tak meldował swoim przełożonym, że no, logistycznie nie, jesteśmy niewydolni, że jak to w wojsku narzekał, to go zdjęli ze stanowiska. I jak go zdjęli ze stanowiska, to wtedy na scenę wszedł człowiek, który w historii amerykańskiej armii, amerykańskiej popkultury i wojny w ogóle, jako takiej i zajmuje miejsce szczególne, czyli w miejsce Wolfa wszedł generał Curtis Le May. Generał Curtis LeMay to jest postać, którą amerykańska lewica intelektualna lat 50. i 60. nienawidziła. To był człowiek, który uosabiał, jak to wtedy mówiono, krwiożerczy amerykański militaryzm. Mówimy o amerykańskiej lewicy, nie mówimy o propagandzie Związku Radzieckiego. Curtis LeMay po wojnie był szefem amerykańskiego lotnictwa strategicznego i przekonywał prezydenta Eisenhowera w latach 50., żeby wykonać uprzedzające atomowe uderzenie na Związek Radziecki. Rzeczywiście Curtis LeMay tego chciał. Uważał, że Ameryka miała wtedy taką przewagę techniczną nad Związkiem Radzieckim, dzieckiem, że może zaryzykować. Stanley Kubrick sportretował Curtis'a LeMay'a w swoim filmie Dr. Strangelove, jako takiego szalonego generała, który pragnie wywołać wojnę atomową przy użyciu swoich bombowców. I czy faktycznie generał LeMay był takim szaleńcem? Nie, no generał Curtis LeMay nie był szaleńcem, natomiast przeszedł do historii jako człowiek, który zabił bardzo, bardzo wielu ludzi, w rozumieniu, że jego bombowcy, załogi jego bombowców zabiły setki tysięcy, co najmniej setki tysięcy Japończyków, Kurtyz Lemay miał też doświadczenia z Europy. Był pragmatykiem, dostał za zadanie i chciał je wykonać. Tu dostał narzędzie, zniszczenia, sięgnął po nie i to narzędzie, zniszczenia w jego wykonaniu zadziałało, bo jak Lemay przybył do Azji, to przyniósł doświadczenia z Europy. Europa była o wiele trudniejszym obszarem walki. Niemcy byli w wymiarze technicznym o wiele bardziej wymagającym przeciwnikiem niż Japończycy. Wojna w Azji w porównaniu do wojny w Europie była wojną, nazwijmy to, drugiej kategorii. Nie w wymiarze zaangażowanych sił, tylko środków technicznych. I LeMay stwierdził, że Wolf robił źle, że jego taktyka walki była nieprawidłowa. No właśnie, o to chciałem spytać. Co takiego zmienił LeMay w tym, że te naloty stały się efektywne i tak bardzo śmiercionośne dla Japonii? Zanim w pełni odpowiem na to pytanie, to odpowiem na nie częściowo. Dlatego, że poglądy LeMay'a na taktykę użycia B-29 ewoluowały i były ściśle powiązane, skorelowane z tym, co działo się na froncie. LeMay zastał B-29 jesienią 1944 roku w Chinach, dokładnie w tym samym miejscu, w którym Brytyjczycy byli w roku 1941 przed Harrisem, czyli szefem Bomber Command, który zmienił taktykę bombardowania niemieckich miast. Przestał próbować porazić fabryki, których nie był w stanie trafić, i zaczął po prostu bombardować miasta. I LeMay obserwował Brytyjczyków w Europie i przeniósł ich rozwiązania do Azji, doszedł do wniosku, że jeżeli mam bombowiec horyzontalny, który nawet lecąc na średniej wysokości ma szansę trafienia w cel 7%, ja mam B-29, który jest bombowcem wysokościowym, który bombarduje z znacznie wyższego pułapu niż bombowce w Europie, a bombarduje z bardzo wysokiego pułapu, żeby go żaden japoński myśliwiec nie dogonił, żeby go żadna armata nie potrafiła sięgnąć, no więc prawdopodobieństwo, że trafi się w daną fabrykę, stocznię, w Doki, była bardzo niewielka. Jak jeszcze tych bombowców było mało, no to tym bardziej. Pierwsze doświadczenie LeMay'a było istotne, to był 18 grudnia 1944 roku. To był tak zwany nalot na hankow. To jest w Chinach. Dlatego, że w 1944 roku armia japońska prowadziła działania ofensywne przeciw armii chińskiej. Chainkańsek się cofał. Japończycy zajęli duże obszary Chin, zagrożone były m.in. bazy B-29. No i żeby wspomóc armię chińską, zbombardowano ten hankow w grudniu 1944 roku i zbombardowano go bombami zapalającymi. Nie bombami burzącymi, tylko zapalającymi. Spalono właściwie wszystko. Trzy dni, wywołano burzę ogniową. Amerykanie byli bardzo zdziwieni, że taki wspaniały, w cudzysłowie oczywiście, sukces odnieśli, no ale efekt porażający był w zakresie porażenia celu. To znaczy, cel został po prostu unicestwiony. To jest troszeczkę tak jak niemiecki nalot na Franpol w 1939 roku, że Niemcy po prostu spalili ten Franpol, bo był cały drewniany. I te miasta azjatyckie też dominowała tam zabudowa drewniana. W związku z czym bombami burzącymi nie osiągało się takich rezultatów, jak osiągało się bombami zapalającymi. Czy chcesz powiedzieć, że w pierwszym Pierwszym poważnym, że tak powiem, na locie generała Lemeja od razu udało się wywołać burzę ogniową, bo aliantom w Europie udało się tylko dwa razy, raz w Dreźnie, raz w Hamburgu. Można by powiedzieć, że dla nich to było zaskoczenie, tak? Oni też wprowadzali nowe odmiany bomb zapalających. W Europie to oczywiście tak. Hamburgi i Drezno tu są takimi przykładami, ale miasta ceglane nie są tak łatwe do zniszczenia nawet w warunkach dużego pożaru. Natomiast to no, miasta drewniane, no to po prostu giną. Więc mimo wszystko straty ludności cywilnej w Dreznie i w Hamburgu, chociaż były olbrzymie, to one nie były tak duże, jak to się często można w literaturze, jednak starszej zwłaszcza znaleźć. Tam zginęły dziesiątki tysięcy ludzi. Ludzi, ale to nie była aż taka hekatomba. Natomiast w miastach japońskich nie było gdzie uciec. Ten pierwszy nalot, tak jak powiedziałem, on był w Chinach realizowany i to już pokazało, że bomby zapalające mają potężny potencjał. No, w związku z czym, stało się jasne, że bomby zapalające to jest dobry pomysł, przy czym LeMay z Chin jeszcze tego ciosu na Japonię nie wyprowadził. A dlaczego? Bo można by powiedzieć, że Amerykanie jednak stwierdzili, że te Chiny to był nie do końca dobry pomysł. Jednak kwestia logistyczna robiła swoje. Powiedziałam, nigdy więcej jak 90 bombowców nie poleciało nad cel. Często to było 30, 40, 60 maszyn. Ten 20. Bomber Command on nie mógł się z tych Chin rozwinąć. Tak jak to Amerykanie oczekiwali. I te bombardowania z Chin były realizowane głównie, żeby zaspokoić prezydenta Roosevelta. Troszkę jak naloty na Tirpica, żeby uspokoić Churchilla, tak naloty na Japonię akurat z Chin, które pod względem logistycznym były koszmarem i kosztowały generała Wolfa stanowisko, stwierdzili Amerykanie, że nie, to nie jest do końca to. jeżeli będziemy mieli lepszą alternatywę, to się zaraz przesiadamy na tą lepszą alternatywę. No i rzeczywiście jesień 1944 roku amerykańska ofensywa w Marianach, odbijanie i zajmowanie kolejnych wysp. Amerykanie na środkowym Pacyfiku odbijają Guam, zajmują Saipan, zajmują Tinian i... Uzyskują w rejonie Marianów doskonały punkt wyjściowy do ofensywy bombowej przeciwko Japonii. Nie trzeba już wozić statkami czy latać tymi samolotami do Indii, a potem do Chin, dookoła świata, ze Stanów Zjednoczonych prosto w rejon Marianów, przerzucamy sprzęt, budujemy tam lotniska. Powstało sześć potężnych baz lotniczych na Marianach, które były w stanie pomieścić narazowo nawet 200 bombowców B-29 w poziomie Combat Ready i od października 1944 roku zaczęto koncentrować bombowce B-29 na Marianach, a nie w Chinach, no do tego stopnia, że wiosną 1945 roku w ogóle zabrano bombowce B-29 z Chin i skoncentrowano je przede wszystkim na Marianach, tworząc tam dodatkowe 21 Bomber Command, które stopniowo od końca roku 1944 zaczęło przejmować punkt ciężkości ofensywy i w ogóle wyprowadzić prawdziwą ofensywę bombową na Japonię. Ale to nie jest tak, że to był jedno wielkie pasmo sukcesów dla Amerykanów. Amerykanie rozpoczęli naloty z Saipanu na cele w Japonii jesienią 1944 roku i 24 listopada 1944 roku, po raz pierwszy od 2,5 lat, od tego sławnego rajdu do Litla, pojawili się nad Tokio. Zobacz, jak późno zaczęli bombardować Tokio. Berlin bombardują, bombardują, bombardują. Pod koniec 44 roku to na Berlin może przylecieć już 800 bombowców, a na początku 45 nawet 1000 bombowców. Natomiast nad Tokio przylatują dopiero 24 listopada i po raz pierwszy 111 bombowców wysłali na to Tokio. Czyli to jest tak naprawdę o 10 razy mniej, 8 razy mniej niż mogli wysłać w tym samym czasie na Berlin bombowców B-17 czy B-24. No B-29 wciąż był rzadki. I poleciało te 100 bombowców pod koniec listopada i się okazało, że uuu, no będzie ciężko. A co masz na myśli? Mówiąc, że będzie ciężko? No bo się okazało, że bombowiec B-29 jest taki dobry, że leci w dzień na bardzo dużej wysokości. 7-8 kilometrów. Japończycy to w sumie próbują coś tam zrobić, ale niewiele im wychodzi. Ale okazało się, że warunki klimatyczne nad Japonią na tych wysokościach są dosyć dziwne, że są bardzo silne wiatry, które powodują, że samoloty wytracają dużo paliwa, pojawiając się w strefie operacyjnej nad Japonią. Ale to jeszcze jest nic. Chodzi o to, że jak się rzuca bomby z 7-8 kilometrów, to te wiatry większość bomb po prostu gdzieś znoszą. Okazało się, że możliwość trafienia obszarów punktowych jest niemalże zerowa. Znaczy, bombardowano Tokio i kilka innych japońskich miast, bo Pobiecano porazić stocznie, fabrykę amunicji, fabrykę taką, inną. Były efekty, ale ograniczone. Rzucano bomby burzące z dużej wysokości w biały dzień i nie osiągano właściwych rezultatów. I znów, tak jak Wolfa zdjęto ze stanowiska za to, że nie osiągał wystarczających rezultatów cudowną bronią B-29 tak w Saipanu zdjęto szefa 21 Bombard Command, generała Hansela on poleciał tak samo jak Wolf za to samo, czyli że dostałeś super broń, a ta Japonia wciąż nie płonie. Tak jak w Brytyjczycy przed Harrisem próbujesz bombardować fabryki, stocznie i osiągasz małe rezultaty. No i Hansel poleciał. No kto przyszedł na miejsce Hansela, to się pewnie domyślasz. Oczywiście, ciemny charakter tego odcinka. Tak jest, na miejsce generała Hansela awansował generał Curtis LeMay i wtedy generał Curtis LeMay przeszedł do historii. Dlatego, że w lutym 45 roku, kiedy objął dowództwo nad bombowcami B-29 na Marianach, to LeMay rzucił kilka takich haseł. Po pierwsze, że nie będą już więcej bombardować z dużych wysokości, tylko przechodzą na średnie wysokości. Wtedy pojawiły się głosy, że na średniej wysokości będzie duże zagrożenie przez myśliwcę i obronę przeciwlotniczą. To Kurtus LeMay powiedział: OK, bombardujemy nie w dzień, tylko w nocy, tak jak robią to Brytyjczycy w Europie. Nie bombami burzącymi, tylko bombami zapalającymi. I nie formujemy wielkich strumieni bombowców, tylko każda grupa leci jak może. Czyli jak żywo, przypomina to brytyjskie bombardowania Niemiec w 1941 czy 1942 roku. Częściowo tak, z tą różnicą, że nie próbujemy trafić w stocznię, tylko bombardujemy miasto, w którym to stocznia jest. Jak spalimy miasto, to i spalimy stocznię, tak rozumował Curtis LeMay. A nawet jak nie spali się cała stocznia, to spalą się wszyscy, którzy w tej stoczni pracują. To było okrutne. Curtis LeMay rozumował w dosyć prosty sposób... Albo my zabijemy Japończyków, albo Japończycy będą zabijali nas. I jak wprowadzili w lutym tą nową koncepcję walki, to też jeszcze wyjaśnię, dlaczego grupy miały lecieć w dużym rozproszeniu, a nie zbierać się najpierw, żeby sformować dużą grupę uderzeniową. Dlatego, że pierwsze jednostki, które startowały, musiały długo czekać w rejonie lotnisk, już w powietrzu, na pozostałe, żeby uformować szyk, czyli marnowały dużo paliwa, co powodowało, że mogły wziąć mniej bomb. Poza tym uznano, że nad Japonią obrona przeciwlotnicza jest tak rachityczna, że nie trzeba tworzyć takich gigantycznych, combat boxów, jak to było w Europie. Oczywiście LeMay wprowadził kombat boxy, czyli takie zgrupowania obronne bombowców, ale jednak szybko zdano sobie sprawę, że no, japońska obrona przeciwlotnicza to nie jest to, co nad Niemcami. Nie jest to takie konieczne. No i Polecieli. To jest ten najbardziej taki kontrowersyjny etap wojny powietrznej w II wojnie światowej. To znaczy marzec 1945 roku zmieni wszystko. Zmieni japońskie podejście do B29. Znaczy ludzie w Japonii naprawdę zaczną się bać, a japońska struktura władzy zacznie się załamywać. Dlatego, że po prostu B-29 będą przynatywały w nocy, będą rzucały bomby zapalające, będą Paliły w całości wszystko, co spotkają na swoją drodze i właściwie bezkarnie będą wracały. Sławny jest zwłaszcza nalot z nocy z 9 na 10 marca 1945 roku, kiedy 300 bombowców Lemeja zbombardowało Tokio. Za cenę tylko w sumie 14 utraconych samolotów. To się tak często mówi, że wtedy w tym gigantycznej burzy ogniowej, która się wytworzyła nad Tokio, miało zginąć do 100 tysięcy ludzi. Czy rzeczywiście to było 100 tysięcy ludzi, można dyskutować, no bo już sam szacunek pokazuje, że jest on dosyć okrągły i bardzo taki hipotetyczny. Ale rzeczywiście straty były ogromne. Ale ten nalot na Tokio często się go porównuje jako taką przeciwwagę do Hiroshimi i Nagasaki. Mówi się, zobaczcie, w tym nalocie na Tokio w nocy z 9 na 10 marca to te 300 bombowców, Lemeja zabiło więcej ludzi niż w Hiroshimie zginęło czy w Nagasaki. Ten 9 marca to otwierał serię rajdów marcowych, bo potem po Tokio była Osaka, Kobe, Nagoya i w tych pozostałych miastach zginęło w sumie, oczywiście nie wiem, ale szacuje się, że kolejnych 120 tysięcy ludzi. Bombowce Lemeja w marcu spaliły cztery japońskie miasta i zabiły według niektórych szacunków zapewne przesadzonych i oby przesadzonych ćwierć miliona ludzi. Te miasta zostały całkowicie zrujnowane, ale Mej się nie zatrzymał. Minął miesiąc, 13 kwietnia 1945 roku, noc. 327 bombowców B-29 znowu jest nad Tokio. Ile Mej tak brał takie cele? Przemysł stoczniowy Japonii. Bach, bach, bach. Przemysł paliwowy Japonii. Bach, bach, bach. Przemysł silnikowy, chodzi o silniki lotnicze Japonii. Bach, Bach, Bach. Do lipca 1945 roku obrócił Japonię w perzynę. Zniszczył całkowicie japoński przemysł. Japoński przemysł de facto stanął. Japonia była niezdolna do prowadzenia wojny. Idea generała Dueta z 1920 roku, która mówiła, że można porazić przeciwnika samą tylko potęgą lotnictwa, w 99% już się wówczas zrealizowała. A tym biczem bożym na Japończyków, jakby tak użyć paraleli literackiej, był generał Curtis Lemay i on dlatego stał się takim symbolem zniszczenia. No Japonia stanęła nad krawędzią i w lipcu 1945 roku Japończycy już wiedzieli, że muszą się poddać, że oni już nie mają żadnych szans, no tylko była decyzja, kiedy się poddadzą. No Amerykanie nie czytali w głowach japońskiego rządu, japońskiej generalicji, więc kontynuowali swoje operacje zaczepne dalej i można by powiedzieć, że się rozkręcali, no bo oprócz bomb zapalających, zaminowali praktycznie... Całe wybrzeże Japonii też bombowcami B-29. W związku z czym to plus okręty podwodne, które zasługują na osobny odcinek, sprawiły, że do Japonii praktycznie przestały przychodzić statki z Przemysł też już nie funkcjonował. No a potem na początku sierpnia przyszła Hiroshima, przyszła Nagasaki. Pierwsze bomby atomowe poszły na zrujnowane japońskie miasta. I te bomby spadły z B-29. Już całkowicie w tym momencie zdewastowaną, niezdolną do realnej obrony Japonię. I na szczęście Japończycy z kilku różnych powodów, o których możemy kiedyś też opowiedzieć, bo to i była inwazja radziecka, i całkowita niezdolność dostawiania oporu w wymiarze zapasów jakichś takich długotrwałych, no ale w końcu Japończycy w połowie sierpnia się poddali. No jakby się nie poddali, to amerykańskie, a potem również i brytyjskie lotnictwo strategiczne po prostu by z całą Japonię zrównało z ziemią, dokumentnie i w pełni, poprzedzając planowaną na jesień 45 roku inwazję sił lądowych która miała być poprzedzona prawdziwym Armagedonem powietrznym, przy których nawet nalot na Tokio w marcu, czy bomby atomowe na Hiroszimę i Nagasaki byłby przygrywką do tego, co alianci zamierzali zgotować Japończykom, gdyby ci jednak nie zamierzali się poddać. A jak wielkie straty poniosły B-29 podczas tego palenia Japonii? No to najlepsze podsumowanie to są te rajdy marcowe. Czyli jak weźmiesz Tokio, Osakę, Kobe i Nagoje, to łączne straty amerykańskie z przyczyn bojowych i niebojowych to są 34 bombowce, czyli to jest 2% zaangażowanych sił. W pewnym momencie Amerykanie byli już tak pewni swego, że zdemontowali uzbrojenie obronne swoich bombowców żeby zabrać jeszcze więcej bomb i jeszcze więcej paliwa. To jest bardzo charakterystyczne, że też w pewnym momencie latali samolotami, które były pomalowane na srebrno. Faktycznie wszystkie, z wyjątkiem początkowej serii produkcyjnej, wszystkie bombowce B-29 były srebrne. Po prostu one były srebrne, bo nie były pomalowane. Bo farba to masa. Żeby zaoszczędzić na masie, żeby móc bardziej ją wykorzystać efektywnie, to po prostu tych bombowców nie malowano. Nie było potrzeby tworzenia czegoś takiego jak kamuflaż w warunkach, kiedy dominujesz powietrzu. Straty były... Bardzo małe, większe straty ze względu na te gigantyczne przemieszczanie się tych bombowców, światowy zasięg, można by powiedzieć. Większe straty ponoszono od misji niebojowych, od misji przemieszczania się niż od bezpośrednio walce. Japończycy nie znaleźli sposobu na bombowce B-29. One ponosiły małe straty w warunkach, kiedy przeciwnik był już naprawdę całkowicie wyczerpany, a ostatnie rezerwy zgromadził do ostatniej bitwy, kiedy już Amerykanie by wylądowali bezpośrednio na Wyspach Japońskich, no to ostatnie rezerwy paliwa, i Amunicji Japończycy zgromadzili do tej ostatniej bitwy, a kiedy Amerykanie latem 1945 roku przylatywali, to Japończycy się w pewnym zakresie nie bronili. Tutaj najlepszym przykładem jest cała procedura nalotu na Hiroshimę w biały dzień pojedynczym samolotem, bez osłony, bo przeciwnik już nie reagował, więc można by powiedzieć, że to był w jakimś zakresie lot. Bojowo- ćwiczebny, no, że przy okazji rzucili bombę atomową. Myślę, że to jest chyba najlepsze podsumowanie tego, jak ciężkim bombowcem, jak ciężkimi nalotami, jak ciężkimi stratami ludzkimi wiązało się stworzenie przez Amerykanów tego prawdziwego potwora. Już nie przedłużając bardziej, dziękuję Ci, Norbert, za dzisiejszy odcinek i do usłyszenia. Dziękuję bardzo. Dziękujemy za to, że byliście dzisiaj z nami. Czekamy na uwagi o tym odcinku zarówno na Facebooku, jak i na Instagramie, jak też i na YouTube. Wszędzie tam możecie nas znaleźć, wpisując naszą nazwę, czyli podcast wojennych historii. Dziękujemy Wam bardzo również za wsparcie, jakie udzielacie nam w serwisie Patreon. To dla nas niesamowita sprawa i daje nam to niezwykłego kopa do dalszego działania. Bardzo za to dziękujemy i do usłyszenia do następnego odcinka.